trenerze, jesteśmy po ostatnim spotkaniu, 11 wygranym w lidze. Chyba dziewczyny spełniają ten cel, który był założony przed sezonem. Myślę, że tak. 11 meczy, 11 zwycięstw. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że z kompletem punktów przystąpimy do rundy rewanżowej. Podsumowując jeszcze tą rundę, dziewczyny również świetnie zagrały w Pucharze Polski, bo tutaj zwycięstwo na szczeblu okręgu myślę, że jest dużym sukcesem. No, zgadza się. No, wygraliśmy z Rowem Rybnik na szczeblu śląskim. Później trafiliśmy na ekstraligowy zespół, który był wówczas na czwartym miejscu w Ekstralidze. Naprawdę bardzo solidny zespół prowadzony przez trenera Marka Chojnackiego. Także uważam, że w tym meczu nie mogliśmy poczuć się jako zespół gorszy. Naprawdę pokazaliśmy klasę w tym spotkaniu. Zagraliśmy jak równy z równym zespołem, który na dzień dzisiejszy występuje w Ekstralidze. Wracając jeszcze do tego ubiegłego sezonu, który był niezwykle udany dla drużyny GKS-u Katowice. Ten wygląda bardzo podobnie. Nie widać tego przeskoku z trzeciej ligi do drugiej ligi. Dziewczyny dalej grają bardzo pewnie, dalej no, dominują te rywalki, zdobywają naprawdę dużą liczbę bramek, ale to co cieszy, to fakt, że straciliśmy tylko 4 bramki w tej rundzie. No tak, no ja nie ukrywam, że też moim sposobem pracy jest taki, żeby w każdym spotkaniu, bez względu na to, czy graliśmy z Łodzią, też myślę, że było to widoczne w wielu fragmentach gry. Chcemy zawsze dominować, taka jest też moja filozofia pracy. W związku z tym ja bardzo się cieszę, że dziewczyny realizują to prawie w 100% w każdym spotkaniu. Narzucamy swój styl gry od pierwszej do ostatniej minuty, przez co to też przekłada się na tą małą ilość straconych bramek, a sporą ilość strzelonych. Teraz jest ten taki okres chyba najtrudniejszy w pracy trenera i zespołu. Okres przerwy, okres bez spotkań ligowych, ale to chyba nie są wakacje, to jest okres ciężkiej pracy. No oczywiście. Dziewczyny od 4 grudnia mają rozpiski indywidualne według potrzeb ukierunkowane przeze mnie przez sztab szkoleniowy. Również przez Anię Błażejewską gdzieś tam konsultujemy się też z dietetykami, z fizjoterapeutami. Odnośnie tego, żeby ta praca przebiegała w dobrym tonie, żeby dziewczyny, kiedy zaczniemy okres przygotowawczy od 16 stycznia, były już, żeby to nie był stan surowy, że tak powiem, że musimy wszystko zaczynać budować od zera. Dziewczyny będą cały czas pracowały, tak jak wspomniałem, od 4 grudnia. Ta praca ma nam pomóc, indywidualna ma nam pomóc w tym, że kiedy się spotkamy, zrobimy tak naprawdę tydzień wprowadzający i później już będziemy mogli zacząć z wysokiego C. No, chcemy się bardzo dobrze do tej rundy rewanżowej przygotować, bo no, mamy 6 punktów przewagi na dzień dzisiejszy, z tym, że jedziemy na ciężki teren do Bielska i to myślę, że będzie mecz kluczowy w kontekście walki o awans do pierwszej ligi. Trenerze, dziewczyny mają rozpiski indywidualne, ale sztab szkoleniowy chyba też nie będzie próżnował. Czy szykujecie jakieś wzmocnienie, jakieś rozszady w kadrze? Na pewno tak, na pewno jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić o konkretnych nazwiskach, ale przyglądaliśmy się przez pół roku teraz dziewczynom, które chcielibyśmy ściągnąć do siebie. Wiadomo, że zima jest okresem, w którym ciężko jest jakąkolwiek zawodniczkę z klubu wyciągnąć, tak, bo obowiązuje deklaracja gry amatora bądź kontrakt, gdzie są pewne problemy proceduralne. Aczkolwiek na pewno najważniejszą rzeczą dla nas jest druga bramkarka, bo tutaj Monika świetnie sobie radzi, ale jest sama, musi mieć wsparcie. Nie ukrywamy, że jesteśmy już z jednym klubem po słowie, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki wielkie. Dziękuję.